Nad wysokim, stromym wzgórzu, górującym dziś nad miastem Golub Dobrzyn i prawym brzegu rzeki Drwęcy, na przełomie XIII i XIV wieku, Krzyżacy wznieśli konwentualny zamek, siedzibę komtura. Zamek był połączeniem klasztoru i twierdzy. Inicjatorem jego budowy był Konrad von Sack. Wzgórze i rzeka umożliwiały dostęp wyłącznie od strony zachodniej, za to z zamku widać było drogę do Brodnicy i Torunia oraz tereny na lewym brzegu Drwęcy, które dziś zajmuje drugi człon miasta Dobrzyń. XIV-wieczne miasto Golub i Dobrzyń, który uzyskał prawa miejskie w 1789 roku, połączono w jeden organizm 15 maja 1951 roku. Zamek zbudowano z cegły na planie czworoboku z wieżyczkami w narożach. Ostrołukowe obrzeża okien na południowej ścianie to jedyne elementy pozostałe z okresu gotyku. Wysoka, ośmioboczna wieża obronna w północno-wschodnim narożu nie zachowała się. Zamkowe mury zwieńcza renesansowa attyka. To wynik przebudowy zamku z czasów, gdy przebywała w nim Anna Wazówna, siostra Zygmunta III Wazy. Szwedzka królewna zamieniła krzyżacką warownię na renesansowy pałac i uczyniła go swoją letnią rezydencją. Pod murami zamku ustawiono armaty. Od 1977 roku organizowane są tu turnieje rycerskie. Zamek jest w gestii oddziału PTTK imienia Zygmunta Kwiatkowskiego. Wąska brama wjazdowa otoczona jest kamiennymi ciosami. Rycerze przejeżdżali konno przez bramę na wybrukowany dziedziniec zamkowy otoczony krużgankiem. Drewniany krużganek wsparty przez murowane filary obiega pierwsze piętro zamku i łączy jego cztery skrzydła. Na ścianie wisi tablica ze zdjęciami pokazującymi zniszczenia, jakich doznał zamek podczas wojny. W podziemiach narożnika, który stanowił podstawę nieistniejącej już tzw. wieży wysokiej, znajdował się loch głodowy. Loch zbudowany jest z polnych kamieni na planie koła. Przetrzymywano w nim jeńców czekających na wykupienie przez rodzinę. Była tu wentylacja i latryna. Choć w nazwie lochu jest przymiotnik głodowy, jeńcom z góry spuszczano jedzenie i wodę do czasu wykupienia ich przez rodzinę. Znajdują się tu kule kamienne wydobyte z murów oraz kilka artefaktów o szklonej gablocie, m.in. te średniowieczne kajdany. Udajemy się na pierwsze piętro. Nad krużgankami, w niszach, możemy zauważyć pozostałości zdobienia murów techniką skrafitów, czyli dwubarwnych motywów mitologicznych, wykonanych tynkiem na murach. Na krużgankach wzdłuż ścian zgromadzono różne przedmioty związane z funkcją tego miejsca. W dawnym dormitorium, czyli sypialni braci zakonnych, znajduje się wystawa archeologiczna zatytułowana Tajemnice Góry Świętego Wawrzyńca. Znajdują się tu autentyczne szczątki wikinga pochowanego wraz z bronią. Pokazano również sposób pochówku i kobietę podczas czynności domowych. Wystawa prezentuje wyniki badań archeologicznych w miejscowości Kałdus koło Chełmna. Mieściło się tam wczesnośredniowieczne grodzisko z osadą będącą jednym z najważniejszych centrów administracyjno-handlowych tworzących się polskiej państwowości. Zgromadzone tu artefakty mają 1000 lat, na przykład pojedyncze koraliki służące jako środek płatniczy, czy też wyroby rzemieślnicze z początków chrześcijaństwa. Te wyroby kowalstwa pochodzą z XII wieku.
Zgromadzono tu również wiele przedmiotów zdobiących kobiece stroje oraz narzędzi codziennego użytku. We wschodnim skrzydle mieści się refektarz, czyli jadalnia zakonników. Znajdują się tu repliki średniowiecznych armat zwanych bombardami oraz zbroi średniowiecznych i wczesnorenesansowych. Te turniejowe kopie zostały przywiezione z Włoch z miejscowości Aretto. Takimi kopiami wykonuje się atak na tak zwanego Saracena, czyli tarczę obrotową. Pokaźna jest kolekcja pucharów zdobytych przez golubskich rycerzy na turniejach organizowanych od wielu lat. Wśród wielu barwnych fotografii przedstawiających sceny z turniejów rycerskich widnieje portret ich inicjatora i wieloletniego kasztelana na zamku, dyrektora oddziału PTTK Zygmunta Kwiatkowskiego. Do najważniejszego pomieszczenia na zamku, czyli kaplicy, wiedzie głęboka wnęka z ostrołukowym portalem. Możemy tu dostrzec pozostałości po rzeźbach, które okalały niegdyś portal. W ścianie krużganka znajduje się cela pokutna z otworem umożliwiającym uczestnictwo w nabożeństwie. Kaplica to jedyne pomieszczenie na pierwszym piętrze, które zachowało swój gotycki charakter. Dlatego możemy podziwiać ostrołukowe typowe dla gotyku okna z masferkami, czyli kamiennymi dekoracjami w górnych częściach oraz wznoszące się na wysokość drugiego piętra trójprzęsłowe sklepienie gwiaździste. Pomieszczenie przygotowane jest do uroczystej sesji Rady Miejskiej, gdyż 15 maja mija 65. rocznica połączenia obu miast Golubia i Dobrzynia w jeden miejski organizm. Obok kaplicy znajduje się niewielkie pomieszczenie zwane infirmerią, czyli sala szpitalna. W późniejszych czasach Anna Wazówna uprawiała tu ziołolecznictwo. Z czasów krzyżackich pozostały trzy otwory, przez które chorzy mogli słuchać nabożeństw i modlitw. Z infirmerii przechodzimy do kapitularza, obszernej sali, w której spotykali się bracia zakonni i tu podejmowali najważniejsze decyzje. Dawny kapitularz po przebudowie służył Annie Wazównie za sypialnię. We wnęce, w której obecnie stoi replika zbroi husarza, stało jej łóżko. Podobno, gdy się wejdzie do wnęki i pomyśli życzenie, spełni się ono natychmiast. Za portretem królewny znajduje się tajemne przejście. W czasie balu sylwestrowego postać królewny pojawia się na sali i tańczy z gośćmi. W jednej ze sal na parterze znajdowała się izba tortur. Zgromadzone tu narzędzia są jedynie replikami. W innej gotyckiej sali na parterze znajduje się muzeum etnograficzne, w którym zgromadzono eksponaty z XVIII i XIX wieku zebrane na ziemi dobrzyńskiej. Są tu meble, przedmioty codziennego użytku i narzędzia stosowane w tamtych czasach. Takie szatkownice do kapusty stosowano jeszcze w połowie XX wieku. Na zakończenie zwiedzania pokazano film o historii i teraźniejszości Golubskiego Zamku, który powoli odzyskuje swój dawny blask. Na zamkowym dziedzińcu zwraca uwagę miejsce, w którym niegdyś znajdowała się studnia. Z poziomu ulicy miasta widać, jak zamek górował nad całą okolicą.